Władze telewizji przywiązywały ogromną wagę do programu sylwestrowego, gdyż było to jedyne święto, które tak naprawdę uznawali wszyscy Polacy. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o Sylwestrze w telewizji PRL i o programach, jakie wówczas prezentowano. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszne i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL. W czasach PRL, podobnie jak dzisiaj, święta dzielono na państwowe i kościelne. Pierwsze z nich niewiele obchodziły większość narodu, natomiast drugie władza kompletnie ignorowała. W efekcie tylko Sylwester i Nowy Rok obchodzono wspólnie i władze telewizji naprawdę dokładały starań, by wypadły te święta jak najbardziej okazale. Tym bardziej, że traktowano je jako rodzaj konkurencji do Bożego Narodzenia. Ale nawet w taki dzień nie mogło obejść się bez polityki. Po dzienniku telewizyjnym okolicznościowe przemówienie wygłaszał aktualny pierwszy sekretarz partii i składał obywatelom życzenia. Nie zapominano też o noworocznym toaście. Aż do połowy lat 60. toast spełniano za pomocą czystej wódki. Dopiero potem wprowadzono szampana. Oczywiście radzieckiego. Następnie następowała część rozrywkowa, która przez wiele lat była prawdziwym postrachem zaproszonych artystów. Podstawowym problemem było dla nich to, że programy emitowano na żywo i wszelkie wpadki były natychmiast wyłapywane przez widzów. Na domiar złego sprzęt w tamtych czasach był dość zawodny. Zdarzyło się, że kiedyś jednak z kamer się przewróciła, a chociaż obraz natychmiast przełączono na drugą, to ta niebawem się zepsuła. Od tej pory zawsze były trzy kamery na planie. Kiedyś Wojciech Pokora nie dokończył piosenki, bo ktoś pociągnął za kabel i wyciągnął go z gniazdka. Ale większość widzów uznała to za celowy zabieg twórców programu. Większym problemem były jednak dowcipy płatane sobie przez poszczególnych wykonawców na planie. Szczególnie celowali w tym Jan Kubuszewski i Marian Kociniak. No, ale jak się zapraszało do programu ludzi o takim poczuciu humoru, to wszystko się mogło zdarzyć. Natomiast w latach 70. za kadencji Macieja Szczepańskiego program sylwestrowy nagrywano kilka tygodni wcześniej. Pojawiały się w nim największe gwiazdy polskiej estrady. Nie mogło też zabraknąć cieszących się niezwykłą popularnością kabaretów Olgi Lipińskiej. W drugiej połowie epoki Edwarda Gierka w programie sylwestrowym zaczęło pojawiać się Studio Gama, prowadzone przez Andrzeja Zaorskiego w towarzystwie Krystyny Sienkiewicz, a potem Krystyny Roski. Niestety, pod koniec dekady program zaczął tracić na popularności, gdyż zrezygnowano z prezenterów, zamieniając go w blok programów rozrywkowych zapowiadanych przez speakera. 2 października 1970 roku uruchomiono drugi kanał Telewizji Polskiej, który bardzo szybko stał się konkurencją dla pierwszego programu. Nadawano w nim bowiem zachodnie filmy, często były to komedie. Widzowie jednak nie wyobrażali sobie telewizyjnego Sylwestra bez ulubionych prezenterów. Początkowo była to Edyta Wojczak i Jan Suzin, później doszła Krystyna Roska i Bogumiła Wander. Wiadomo było, że tuż przed północą w swój ciepły, familijny sposób złożą widzom życzenia, a za ich plecami będzie odmierzany czas, jaki pozostał do Nowego Roku. Audycję oczywiście emitowano na żywo, a najzabawniejsza historia przydarzyła się Losce w czasach, gdy pracowała w Katowicach. Miała tam wspólny dyżur sylwestrowy razem z Józefem Kopaczem. Kadrowano ich od pasa w górę i Kopacz do marynarki założył dżinsy, a Loska do eleganckiej sukienki wieczorowej kapcie z różowym puszkiem. No, nie przewidzieli jednego. Jeszcze przed północą tyle razy ćwiczyli scenę toastu sylwestrowego, że zabrakło w studiu szampana. Może nie byłoby to problemem, ale szampana pił także kamerzysta, który w decydującej chwili się nieco zdrzemnął. Kamera się pochyliła i pokazała prowadzących w pełnej krasie. Widzowie oczywiście to dostrzegli i do ośrodka telewizyjnego w Katowicach przyszło wiele listów z zapytaniem, dlaczego prowadzącym kupiono sukienkę i marynarkę, natomiast poskąpiono na spodnie i buty. W efekcie Kopacz i Loska zostali wezwani do dyrekcji, gdzie otrzymali po 1000 zł, by kupili sobie to, czego im z garderoby brakuje. Prowadzenie programu sylwestrowego na żywo było zawsze dużym stresem. I nawet Loska, znana ze swojej fenomenalnej pamięci, robiła sobie notatki, żeby zapowiadać po kolei odpowiednie programy.
Inna sprawa, że w stresie często w ogóle z nich nie korzystała, ale fakt, że miała ściągawki, działał na nią uspokajająco. Inna sprawa, że obsada programu sylwestrowego miała swoje sposoby na wyciszenie i opanowanie nerwów. W tym celu należało wyjść ze studia i udać się piętro wyżej. Tam był osobny pokoik służący do wyciszenia się. O tym, jak to robiono, krążyły legendy. Dobra, kończymy. A dlaczego nagrywaliśmy cały czas na sofie? Lubię naszą sofę. Więcej o telewizji w epoce PRL i obchodzeniu różnego rodzaju świąt na srebrnym ekranie znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A ja rekomenduję książkę Kasi Grzeszne Święta, gdzie znajdziecie dużo odniesień do czasów Polski Ludowej. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę w samo południe. Szczęśliwego nowego roku! Hej! Hej, hej!